17 styczeń, piątek. Pogoda nie za ładna. Zaczął padać deszczyk, chociaż chwilami wchodzi słoneczko. Zimny, porywisty wiatr. Jesteśmy na Jeziorze Brzezińskim. Paru kolegów widziałem, już schodziło z ryb. Ryba dzisiaj na pewno słabiej żeruje. Chociaż to są wędkarze, którzy nastawili się tylko i wyłącznie na okonia, tak jak ja dzisiaj. Ja dopiero przyszłem z 10 minut temu. Postanowiłem najpierw obłowić dziurki, które już były. Złapałem cztery okonki. Są to takie okonki od 18 do 22 cm. Zobaczmy, jak będzie dalej. Dzisiaj stosuję dwie metody wędkowania. Najpierw próbuję na wędkę bałajkę. Przepon, oj, wiatr jest straszny. Przepon 0,10, grubszy. Na żyłce założona bardzo duża wolframowa ochotka, przepraszam, mormyszka. Na mormyszkę zakładam, mimo że mam piękną ochotkę, nie zakładam ochotki, zakładam duży kawałek wołowiny, aby te ryby były selekcjonowane, żeby to był okoń i to jeszcze duży okoń. Dlatego nie wędkuję za pomocą ochotki. W dziury wsypałem po troszkę mielonej wołowiny. To jest taka wołowina z wieprzowiną. O, proszę, po kawałeczku, aby te ryby, zwłaszcza okonie, zwabić. Chociaż już miałem 2-3 brania płoci i jednego leszcza, które się pokomiły na takie duże kawałki mięsa. Ale w zasadzie ustawiam się tylko i wyłącznie dzisiaj na okonia. Białej ryby już mam dosyć. Po prostu na mormyszkę zakładam bardzo duży kawałek wołowiny i na to kuszą się naprawdę duże na okonie. W tej chwili łapię w pasie trzcin, dlatego że od paru dni ten okonek takich do 300 cm w trzcinach chodzi. Drugą metodą to będzie, którą zastosuję, będzie błyska podlodowa na tak zwanego szarpaka, co się łapie. Jest to błyska w kształcie rybki, także barwa. Jest, w tej chwili mam taką błyskę okoniowatą, podobną do okonia. Okonie są to kanibale, zjadają nawet swoje ryby. Zresztą każda ryba jest kanibalem, a ryby drapieżne w największym stopniu zjadają swoje potomstwo. Nawet sandacze, które do pewnego momentu opiekują się młodymi, po pewnym czasie same polują na swoje potomstwo. Także ryby są to raczej drapieżniki i dlatego używamy mięsa. Mięso jest takie selektywne, nie będziemy mieli dużo pobić płotek czy tam leszczyków, bo o to nam nie chodzi. Chodzi nam dzisiaj tylko i wyłącznie o okonia. Metoda jest taka sama jak przy łowieniu białej ryby. Podrażniamy okonia poprzez intensywną pracę samej mormyszki, czyli ruszając intensywnie kiwakiem. Brania następują gwałtownie. Tak jak mówię, jest to ryba, która bierze w sposób intensywny od razu, nie czai się tak jak biała ryba, tylko ale widzi przekąskę, atakuje ją i pożera. Po 10 minutach, tak jak omówiłem, są tu już cztery okonki. Wywieciłem dziury swoje, inne, świeże. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Mam nadzieję, że ten lód jest dosyć gruby w tych miejscach, co wieciłem, około 200 cm, jest twardy. Ale to już jest pomału ryzyko wchodzenia na lód. Nie polecam tego, ja dzisiaj jestem ostatni raz, bo po prostu dodatnia temperatura plus
plus wiatr i teraz deszcz spowodują, że ten lód zacznie bardzo szybko znikać i więcej nie będę ryzykował. Może jak przyjdą zapowiadane dalsze przymrozki pod koniec lutego i ten lód znowu się zrobi grubszy, twardszy, może znowu wybiorę się na ryby. Zabieram się więc do wędkowania, zobaczymy co z tego wyjdzie. Szkoda, że włączyłem kamerę, bo podeszłem do pierwszej dziury, zaraz miałem pierwszą rybę, czyli piątą już. Ale to nic, może uda nam się złapać przy filmowaniu. O, brania są, ale to są brania białej ryby, której my nie chcemy. O, jest branie, proszę bardzo, okonek. No ten jest naprawdę mały, 15 cm, 16. Wrzucimy go do wody. Ale ja przy jednej dziurze długo nie stoję, do 7 opuszczeń, o ile nie ma brania, przenoszę się do następnego otworu. Okoń jest taką rybą, która raczej się nie grupuje na długo w jednym miejscu, lubi przemieszczać się często, dlatego należy ją szukać i dlatego długo nie stoję przy jednym otworze. Opuszczenie do dna i podbijanie. I przejdziemy do następnego otworu. Okonia naprawdę trzeba szukać. Jeszcze raz, może zobaczymy. Ustawić kamerę, złapała trochę większe pole. I jeszcze raz, i pójdziemy do następnego otworu. Tu jednak był tylko jeden okonek, nie za duży. Wpuszczony z powrotem do wody. I oblecimy wskoło dziurki i znowu z powrotem do pierwszej, tak? Obskakując parę dziurek możemy natrafić gdzieś na przepływającego okonia i wtedy go złowimy. Nic nie ma, ten okonek wpuszczony, może się poszły następne. Idziemy do następnego otworu. Jesteśmy przy starych dziurkach zamoconych przez innych wędkarzy. Dlatego trafiają się tu pobicia płotek, okoni i leszczyków. Teraz o, branie leszczyka albo płotki. Ryby nie chcemy. O, jest branie. Tak jak mówiłem, płotka. Tych płotek nie chcemy dzisiaj. No, takie duże kawałki mięsa jak już weźmie, to ryba naprawdę musi mieć co najmniej 20 cm. Dlatego, że te dziury są zamęcane przez wędkarzy, stoi białoryb, którego już żeśmy się nawędkowali w tym roku. Jak na razie. I zobaczymy, czy będzie ta zima dalej, czy nie. Jeżeli będzie ta zima, będziemy dalej może organizować jakieś zawody. O, bardzo mocne pobicie, ale to też pobicie płotki raczej. Okon tak nie bierze, mamy jakieś branie, o, znowu płotka.
20 centymetrów. W sensie nie chcemy. Dajmy na okonka. Dlatego nie należy spuszczać do samego dna, bo to wiadomo, zaraz ta biała ryba będzie skubała. Takie brania nie mogą ryby połknąć, bo przyręta jest tak duża i tylko skubią. Taka mniejsza ryba jest trudna do zacięcia na tak dużym haczyku i tak dużej przynęcie, która wisi na haczyku, na marmyszce. Są tu brania płciowe. Wiadomo, że trudno do zacięcia przy tak dużej przynęcie. Ale jakbyśmy położyli na dno, na pewno któraś większa łyknie, tak jak przed chwilą te dwie płotki. Ale nie o to chodzi dzisiaj. Na tym jeziorze białej ryby w tej chwili przy trzcinach jest tak dużo, że w ciągu tam 2 godzin można złapać grubo ponad 10 kg ryb. W tej chwili na pewno w dziury zanęcane od paru dni wchodzą już wleszczyki. Takie słyszałem nawet do 2 kg. No, zaczęli się pojawiać ze wędkarzy na drugim brzegu w miejscach nęconych od paru dni na białą rybę. Także ustawiają się na pewno na te bardzo duże wleszcze, które zaczęły brać. O, brania też płciowe. Nie zależy nam na tym. Na pewno dzisiaj białej ryby to się złapie naprawdę bardzo dużo. Ten okoń się przemieszcza non stop, naprawdę trzeba go szukać na różnych odcinkach akwenu, aby go znaleźć, w którym miejscu akurat przepływa, i wtedy jest szansa, że go złapiemy. Metoda mormyszkowa na tak płytkiej wodzie jest lepsza. Chociaż wtedy biorą i płocie, i inne rybki. Już blaszka eliminuje branie płoci. To jest naprawdę płytko, około tam 1,80 m. Nie ma brania, przechodzimy do następnej dziury. Jak mówiłem, nie ma co czekać długo, nie ma brań. Czekamy do następnego otworku. Spuszczamy do dna. Pokują lepiej niż gdy ta przynęta stała w miejscu. Wtedy bardzo szybko pozwolą małe ryby i niepotrzebnie ją skupią. O! Zdanie. I okonek. Piękny okoń. Nie za duży, bo tu przy brzegach nie ma dużych. Na środku jeziora łapią takie okonie pół kilo większe. No proszę bardzo, okonek około tam 24 cm. Tak zwany patelniaczek taki zawodniczy. Raczej nikt się na zawodach nie ustawia na okonie. Ale jest to piękna ryba. Spróbujmy jeszcze raz. W tej dziurce może jest ich parę. Jeśli przy brzegu jest to mało prawdopodobne. Ale jeszcze
pierwszy raz spróbujemy zachęcić może jakiegoś okonia, który akurat jest, do brania. Później pójdę chwilę na środek jeziora i będę wędkował za pomocą blaszki, bo tam naprawdę nie ma białej ryby już wcale. Ryba biała się zgrupowała przy trzcinach. W tej chwili czuję dużą odwilż. I ryba wchodzi w trzciny na żerowanie. To są larwy ochotki, ślimaków. Dlatego te brania są bardzo intensywne na białej rybie. Są momenty, że można złapać nawet 10 rybek w ciągu minuty przy tak płytkiej wodzie. I to rybek takich, powiedzmy, od 5 do 20 deko, jeżeli chodzi o płoć. No i leszczyki zaczęły brać. One wczoraj wędkowali takie leszczyki w granicach kilo, kilo półtora. Także zabawa jest przednia. I ostatni raz. I idziemy do następnego celu. I spróbujemy coś wyciągnąć. Może znowu coś tam będzie stało, coś napłynęło w międzyczasie. Po 6-7 spuszczeniach do dna i podniesieniu na wysokość tam około 1/3 nad dno, nic dla mnie skupnie, to znaczy, że w tej chwili tego ochrony nie ma. Nie ma sensu się czekać, ale chcę się złapać kilkanaście okoni. Podniesienie odpowiednie na okonie, nagła zmiana pogody, duży wiatr, od czasu do czasu deszcz. Wszystko powoduje, że ryba nie żeruje. Już biała ryba na pewno będzie żerowała, bo już w amoku żerowania białą rybę na pewno można złapać w dużych, dużych ilościach. Na tak krótkich jeziorach najlepsze są marmuszki w kolorze srebrnym lub złotym, rzadko kiedy brąz. Takie już kolorowe raczej się u nas nie sprawdzają, czy to w kolorze żółtym, czy czarnym. Nie wiem dlaczego. Te kolorowe sprawdzają się na głębszych wodach. Ta krukla, czy tam głębokość jest 10 razy większa prawie. Tam używamy marmuszek właśnie kolorowych. I jeszcze raz. Przechodzimy do następnego wyboru. Kiedyś chodząc na okonie
tą wołowinę barwili trawnikiem na kolor czerwony. Robię pod wpływem wody, ten kolor się nie zmieniał. Teraz zwykła wołowina czy wieprzowina zaraz się robi biała. Długo czekać, aż on się w danych miejscach zjawi, a czasami się trafia dosyć szybko. Sądzę, że okonie bardzo szybko się przemieszczają, więc statkami wtedy można wyciągnąć nawet jednej dziurki, jeden po drugim parę sztuk. Dzisiaj nam to jednak nie wychodzi, czyli ten okon jest spuszczony, może jest na głębszej wodzie. Dzisiaj pogody wysadzili wędkarze środka i też stwierdzili, że nawet nie mieli po 10 sztuk, tylko że tam okonie były większe. Wiatr, nie mam dobrze wygruntowanej mormyszki, ale mormyszka naprawdę jest bardzo ciężka, wolframowa, duża, nie ma to znaczenia przy takim wietrze, ale w ogóle nie przeszkadza. Trzeba się dochodzić i te parę okonków złapać, ale jest to frajda. Okon na pewno ma o wiele lepsze mięso niż tam płoć czy leszcz. Ja na razie te okonie zostałem na lodzie, może kogoś tu z wędkarzy dam, jak będą chcieli, a jak nie, to je wypuszczę do wody. Ten okoń przy takiej temperaturze, tak jak jest teraz plus 8, nie żył bardzo długo, na tym razie nic mu się nie stanie, także bez uszczerbku można nawet po godzinie go wypuścić. O, skibnięcie, ale to białą rybu. Białej ryby to już byśmy mieli przez ten czas parę ładnych kilo. Będziemy szukali dalej, na chwilę włączę kamerę, bo mi się skończy bateria, tak w ostatnim filmiku już film był przerwany. Minęło po godzinie wędkowania. Jak widać, na duże kawałki wołowiny brały także, chcę pokazać, płocie, krąpie. To takie nie małe, bo teraz tu coś przyłożymy, może zapięćka na 800 metrów. 800 metrów ma zapalniczka. Proszę bardzo. Krąpiki i płotki. Gdybyśmy założyli nawet na tak dużą mormyszkę ochotkę, wtedy naprawdę tej białej ryby się napali bardzo dużo. Wypuścimy ją do wody, niech żyje. O, to żyje. Złapałem 8 okoni takich od 16 cm, czyli powiedzmy wymiarowych, do tego 4 takie
mniejsze, niewymiarowe, które od razu wypuściłem. Jest bardzo zapalniczka. Widać, jakie okolie. W tej chwili to wszystko idzie do wody. Zaraz je wypuszczę. Po godzinie to nic ryby nie stanie. Wszystka ryba żywioteńka. O, proszę bardzo, wróciła do wody. Jeszcze sobie wywinęła. Wszystko poszło do wody. Nie będę ryb brał. Teraz jeszcze chwilę spróbuję powędkować na blaszkę. Blaszka jest na tak zwany szybko zaczep, że w razie czego można zmienić kolor. Proszę bardzo, szybko zaczep. Chwila, moment, blaszka ściągnięta. Przygotowo została założona inna. Pokażę mniej więcej, na czym to polega. To bardzo proste wędkowanie, którego ja tam wędkę na pokaz. Opuszczamy blaszkę do dna, zamykamy przy odpowiednim wyrolowanym hałomcu kowrotek i poprzez takie pociągnięcia prowokujemy ryby do brania. Tak jak mówię, ryby są kanibalami. To jest akurat imitacja okonka. I tak parę stuknięć, nie ma pobicia, idziemy do następnego otworu. Po pociągnięciu żyłkę należy spuszczać w pełnym naciągu prawie, aby przy braniach schodzących można było szybko zareagować. I jak wędkowałem tą metodą, dokładowo, dodatkowo zakładałem z drutu oporowego taki sygnalizator brań i wtedy nie musiałem po prostu spuszczać tej żyłki na naciągniętym, żyłki o naciągniętej. Mogła ona być schodzić luzem i wtedy brania były pokazywane na tym dodatkowym kiwaku. To jest trochę płytko na blaszkę by trzeba iść na środek jeziora. Tutaj obskoczę parę otworów i pójdę tam do kolegów na środek. Tam jest pół metra głębiej. Jest to jezioro płytkie, ale rybne. To naprawdę ostatni dzień, w którym zaryzykowałem wejście, mimo że lód ma jeszcze około 13-14 cm, jest twardy, ale już przy brzegach puszcza. Wejście na taki lód to już jest pewne niebezpieczeństwo, może ten lód pęknąć, bo przy trzcinach jednak jest lód odporny na branie. Jest ten lód o wiele cieńszy, już naprawdę się ugina pod wejściem na niego. Dlatego zejdę poprzez pomost, nie będę ryzykował. Następne wejście na pewno zrobię w tym roku, o ile przyjdą obiecane przymrozki pod koniec lutego. Ten lód znowu stanie się w miarę pewny. Zahaczyłem mięso, którym zamęcałem dziury. Należałoby tu użyć przy takiej głębokości blaszkę trochę lżejszą, już nie chcę zmieniać. Tu obskoczę te dziurki, parę pociągnięć i pójdę na środek.
troszkę większa, czyli tej wielkości jak ta. Chociaż nie zawsze to jest tak jak się mówi, czasami mniejsze blaszki są o wiele lepsze na dużych głębokościach niż duże blachy, że one wolniej spadają, ale spadają takim ruchem bardziej płynnym, naturalnym. Będziemy może chwilę jeszcze do innego otworu. Spuszczamy do dna takimi szarpnięciami od metra do metra, pomukujemy tą rybę. Rzadko się zdarzy, żeby coś innego wzięło oprócz zapisnika. Może wziąć szczupak, może wziąć sandaż, niestety okres ogromny. Musimy tą rybę wypuścić, ale ja nawet wszystkie ryby wypuszczę. Lepiej nie ryzykujmy, siedźmy w domu, poczekajmy na lepsze warunki.